ratunku. Proszę Państwa, zanim opanuje ten sprzęt, to tytułem wyjaśnienia. Ja po prostu mam pociąg i wleszczyłam się jakby bez kolejki w drugą stronę. Dobrze. Do takiego miejsca chciałabym Państwa zaprosić tytułem takiego trochę może rozbawienia, bo ponoć nic tak dobrze nie robi jak anegdota na początek. Zapowiadając dzisiejszą moje skromne wystąpienie na konferencji, pozwoliłam sobie odwołać się do trzech pomników, które znajdują się w Toruniu. Mikołaja Kopernika, odwołując się do mądrości, lwa z twierdzy toruńskiej, stawiając na dzielność i osiołka, który tutaj niedaleko stoi, typując upór, chociaż w konfrontacji z Państwa wiedzą, to chyba raczej pokora i docenienie Państwa doświadczenia i wiedzy. A zatem Dom Kuncewiczów, miejsce wyjątkowe, jak się okazuje, modne według nowej muzeologii. Do takiego miejsca Państwa zapraszam, a to miejsce jako ekspozycja, czyli jako muzeum, działa od roku 2005. Zostało utworzone w oryginalnym mieszkaniu Państwa Kuncewiczów, czyli willi pod Wiewiórką, na bazie nie tylko nieruchomości, ale przede wszystkim ruchomości. Są to zarówno obiekty o znaczeniu historycznym, a więc obrazy, tkaniny czy meble z XIX wieku, ale przede wszystkim drobiazgi, przedmioty osobiste, wyposażenie, jak Państwo widzą, kuchni, garderoby, drobiazgi przywożone z podróży, a nawet kwiaty zasuszone przez Marię Kuncewiczową. Wszystkie te przedmioty traktujemy tak samo poważnie. Być może ktoś uzna to za nadgorliwość, ale nasze działania spotykają się z pozytywnym ich odbiorem przez zwiedzających. Według ich opinii na miano zabytku zasługuje zarówno pamiątkowy dyplom z podpisem Józefa Piłsudskiego, jak i filiżanka z serwisu Aldona z Chodzieży. Informacje o pochodzeniu obiektów domu Kuncewiczów czerpiemy z wielu źródeł. Pierwsza inwentaryzacja w willi została przeprowadzona przez pracownika muzeum w Kazimierzu Cezarego Kocota w roku 1984. Odbyła się zgodnie z wolą Jerzego Kuncewicza, który zdecydował, że w jego domu powstanie kiedyś muzeum. Maria Kuncewiczowa zaangażowała się do pomocy przy przeprowadzeniu tego spisu i do dziś w naszych archiwach są karty muzealiów z odręcznymi notatkami autorki cudzoziemki. Kolejnym dokumentem jest wywiad, jaki w roku 1983 dyrektor Muzeum Kazimierskiego Jerzy Żurawski przeprowadził z Kuncewiczami. Opowiadali w nim między innymi o swoich związkach z miasteczkiem, budowie swojego domu oraz jego wyposażeniu. Kolejny trop to twórczość Marii Kuncewiczowej, a także wywiady, w których wspominała między innymi o kolekcji znajdującej się w jej kazimierskim domu. Wiadomości dostarczają publikacje naukowe i popularno-naukowe poświęcone Kazimierzowi, literatura piękna, a ważny jest również udział świadków historii, którzy przekazują nam swoje archiwa oraz swoje wspomnienia. Co przynosi nam zwrot ku rzeczom? Zdecydowałam się przedstawić Państwu opowieść o tylko jednym obrazie i związanej z nim narracji wpisującej się w nurt historii herstorycznych. To akwarela Kwiat hibiskusa Mary Litauer Schneider. Gdyby nie studenci profesora Tadeusza Pruszkowskiego ze Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, nie byłoby Kuncewiczowej pisarki. Często podkreślała, że jej talent i wrażliwość ukształtowały się w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Kazimierzu. Wyrazem hołdu malarni kazimierskiej są opowiadania Dwa Księżyce. Być może w gronie artystów sportretowanych wówczas przez Kuncewiczową jest autorka pracy eksponowanej w domu Kuncewiczów. Kuncewiczowa i Mary Litauer znały się i lubiły. Świadczy o tym nota, jaką w liście do męża pisanym w 1946 roku uczyniła Kuncewiczowa. Wspominała, że otrzymała wiadomość od Mary i jej męża z Teheranu. Dodała, że nie chcą wracać do Polski, za bardzo Rosją przerażeni i że starają się o wizę do Anglii. Pisarka prosiła Jerzego Kuncewicza o wstawiennictwo w tej sprawie. Miałabym tu duszę prawdziwie oddaną, jako i babę poczciwą, na którą mogłabym liczyć. Coś w rodzaju Reni, tylko rozsądniejszą, agitowała. Próby ściągnięcia Schneiderów do Anglii okazały się bezowocne. Nie oznacza to, że panie potem się nie spotkały. Jedno z powojennych spotkań ma związek z prezentowaną akwarelą i dotyczy wakacji we Włoszech. W bajkowym otoczeniu powstało dziełko, które zatrzymuje w czasie wiotką gałązkę hibiskusa. Podczas pracy nad obrazem panie wspominały przedwojenne wakacje spędzone w Kazimierzu.
Próby wskrzeszenia dawnych dni okazały się jednak bezowocne. Do innej, znacznie bardziej emocjonalnej rozmowy Kuncewiczowej z Mary Litauer Schneider powrócimy, porządkując biogram malarki. Mary Litauer urodziła się w Wilnie w 1900 roku. Jej rodzicami byli Józef i Ida z domu Papkin. Po ukończeniu wileńskiego gimnazjum Mary, jako jedna z najmłodszych studentów, zaczęła naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w klasie profesora Stanisława Lenca. Potem przeniosła się do Krakowa i kontynuowała studia pod okiem Wojciecha Weissa, którego do śmierci uważała za swojego mistrza. Podróżowała między innymi do Berlina, gdzie zetknęła się z pracami kubistów. Po 2 latach pobytu za granicą wróciła do Warszawy, by kontynuować naukę w klasie Tadeusza Pruszkowskiego. W grupie nie brakowało uzdolnionych artystek. W roku 1929 Mary Litauer, Elżbieta Hirschberżanka i Gizela Hufnagel założyły grupę Kolor, będącą kobiecą odpowiedzią na działalność Bractwa Świętego Łukasza, utworzonego przez mężczyzn, studentów Pruszkowskiego. Pierwsza wystawa Koloru odbyła się w roku 1929 w Zachęcie. Recenzenci komentowali: młode reprezentantki grupy wczuły się doskonale w potrzebę czasu, wyrażającą się w malarstwie współczesnym, w tęsknocie za barwnym ożywieniem obrazu. Nie szczędzono pochwał. Wszystkie one malują płynnie, tłusto, szerokimi, zamaszystymi pociągnięciami pędzla. Wszystkie one umieją tworzyć lekkie, świeże, przyjemne w kolorze obrazy. Podstawa do dalszej pracy jest znakomita. Mając taką podstawę, daleko zajść można. W połowie lat 30. XX wieku, po kilku wspólnych i dobrze przyjętych wystawach, każda artystka podążyła własną ścieżką. Ta, którą wybrała Mary Litauer, prowadziła przez Paryż, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Brukselę oraz Bukareszt. W roku 1935 Mary poślubiła utalentowanego architekta Romana Schneidera. Spokojne życie przerwał wybuch II wojny światowej. Schneiderowie zostali aresztowani i osadzeni w lwowskim klasztorze Brygidek. Romana przewieziono do obozu nad Białym Morzem, a Mary trafiła do łagru w Marińsku w obwodzie nowosybirskim. Ten okres udało się utrwalić Marii Kuncewiczowej w książce Natura. Malarka Mary Schneider powiedziała mi: wiesz, co mnie uratowało? Kałuża. Był taki dzień, bili mnie w tym lesie, pchali do roboty, waliłam się z nóg, była odwilż, przed oczami latał mi sen o kiełbasie i o własnym Jaśku, coś głupiego wyprawiałam, ludzie się śmiali i wiesz, zobaczyłam na ziemi kawał nieba, w kałuży. Wiesz, wstałam i powlokłam się rąbać. Po prostu zapragnęłam przeżyć i malować. Schneiderowie spotkali się po amnestii w 1941 roku w Jangijul, gdzie formowała się armia generała Andersa. W polskich pracowniach artystycznych wykonywali naszywki i dystynkcje na mundury, a także szyli szmaciane lalki. W roku 1942 Roman Schneider został zwolniony z wojska. Wówczas wraz z żoną przebywał w Teheranie. Wrócił do zawodu architekta, zaprojektował między innymi salę teatralną klubu brytyjsko-perskiego oraz letni pałac i meble dla księżniczki Asraf Pahlavi. Po zakończeniu wojny Schneiderowie trafili do Libanu i starali się o wizę do Wielkiej Brytanii. To o tej sytuacji wspominała Maria Kuncewiczowa w cytowanym wcześniej liście do męża. Wizy do Anglii nie pomogło zdobyć nawet wstawiennictwo Kuncewicza. Po odmowie w roku 1950 Schneiderowie wyjechali do Kanady i osiedlili w Ontario. Roman Schneider zrezygnował z zawodu architekta i zajął się ceramiką. Roman, architekt, oficer rezerwy, wytwarzał kruche piękno, które odpędzało koszmary, wspominała Kuncewiczowa. Mary z powodzeniem wystawiała swoje prace w Toronto. W jednym z archiwalnych tekstów z kanadyjskiej prasy związanych z Mary Litauer Schneider znalazłam taką charakterystykę. Mary to ciepła i miła osoba. Uwielbia zwierzęta, jasne kolory i wzory. Inspiracji do swojej pracy szuka podczas wycieczek. Mary wspiera innych artystów. Efektem zaangażowania w środowisko artystyczne Kanady było założenie w roku 1963 Schneider School of Fine Arts w Action Light w Ontario.
To tu wielu artystów kanadyjskich spędzało wakacje. Stąd mój wniosek, że trud pedagogiczny profesora Pruszkowskiego nie poszedł na marne. Mary prowadziła zajęcia w Madoc i Ontario. Ufundowała nagrodę i stypendium dla wyróżniających się studentów. Była czynna zawodowo do śmierci w roku 1992. Położona przez Schneiderów kolonia artystyczna formalnie już nie istnieje. Nie oznacza to jednak, że w te okolice nie przyjeżdżają do dziś artyści. Oto fragment reportażu kanadyjskiej dziennikarki Catherine Sedgwick. Pełno tu fotografów, filmowców, rzemieślników i malarzy. Nie jest to jednak nowe zjawisko. Kiedy byłam dzieckiem, w letnie dni podpatrywałam artystów. Byli to studenci Schneider School of Fine Arts. Schneiderowie przyjeżdżali w te okolice, by malować. Myśląc, że zachwyt nad tym pejzażem podzielą inni, kupili trochę ziemi, a z pobliskiego Tweed przenieśli dwa drewniane stare domy i umieścili w nich biuro i pracownię. Trzy minuty, przepraszam. Zmieszczę się. Uczniowie szkoły regularnie odwiedzali naszą wioskę i ustawiali sztalugi w różnych jej zakamarkach. Dziwiło mnie, że zawsze wybierali stare, zniszczone budynki, by je malować. Dla nas, dzieci, obserwowanie artystów przy pracy było bardzo ciekawe. Staliśmy cicho i dyskretnie zaglądaliśmy im przez ramię. Doskonale pamiętam zapach farb, chyba olejnych, oraz to, że spojrzenie na budynek czy scenkę, którą malowali artyści, odbiegało od tego, co widziałam na własne oczy. Choć szkoły nie ma, to jednak w okolicy wciąż są ludzie czerpiący z krajobrazu, o którym Mary i Roman mówili, marzenie każdego malarza. Ziarno zasiane przez Mary i Romana Schneiderów znalazło podatny grunt nie tylko w Kanadzie. Wybitna fotografka, graficzka i rzeźbiarka Teresa Gierzyńska jest wnuczką Romana Schneidera. W rozwoju jej talentu pomogli dziadkowie. Gierzyńska wspominała swoją młodzieńczą pasję do fotografowania oraz dumę z wykonywanych zdjęć, które wysyłała dziadkom do Kanady. O wszystkim przesądził mój ponadroczny pobyt u dziadków w Toronto, mówiła Gierzyńska w jednym z wywiadów. Kiedy miałam 17 lat, zaraz po maturze, zostałam wsadzona na transatlantyk i zupełnie sama wysłana do dziadków do Ontario. To była moja szkoła życia w ich gościnnym, artystycznym domu, pełnym obrazów babci i wyrobów ceramicznych dziadka. Poczułam się u siebie. Babcia pozytywnie wypowiadała się o moich predyspozycjach artystycznych. Bardzo mnie wsparła w decyzji zdawania na Akademię Sztuk Pięknych. W roku 1929 Mary Litauer wraz z koleżankami z grupy Color pokazywała swoje obrazy w warszawskiej Zachęcie. W roku 2022 część zdjęć z projektu o niej w Zachęcie zaprezentowała jej wnuczka Teresa Gierzyńska. Na swoje nazwisko w artystycznym świecie pracuje prawnuczka Mary Litauer, Pola Dwórnik. Zainteresowanie historią jednej z prac eksponowanych w domu Kuncewiczów może mieć ciąg dalszy. Dowiedzieliśmy się o kolekcji obrazów Mary Litauer Schneider, będącej w posiadaniu rodziny Edwarda Dwórnika. Naszym marzeniem jest ich prezentacja we wnętrzach domu Kuncewiczów. Czynimy starania, aby ten cel zrealizować i być może poszerzyć narrację o opowieść o twórczości trzypokoloniowego artystycznego klanu. Dziękuję bardzo. I my bardzo dziękujemy.